Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowę z posłem Lewicy, panem Arkadiuszem Iwaniakiem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dodam na wstępie, że sponsorem tego odcinka jest firma JMK Invest, wykonawca nowej inwestycji. Zapraszamy do kontaktu, który znajdziemy w naszej wizytówce i aplikacji. A my wracamy do rozmowy i będziemy rozmawiać o cmentarzu w Trojanowie. No, ważny temat dla mieszkańców. Sporo grobów zostało po prostu zniszczonych przez wichurę i podejmuje pan działania. Na czym one polegają? No tak, faktycznie wydarzyło się duże nieszczęście. No już jakby w następstwie wichury został zerwany dach, który zniszczył elementy tego dachu. Tak naprawdę zniszczyły wiele nagrobków. Bo tam tak naprawdę te straty na tym cmentarzu są dość spore. Wystąpiłem do premiera o uruchomienie specjalnej rezerwy na tego typu zdarzenia właśnie losowe w wyniku wydarzeń takich losowych, atmosferycznych, które trudno jakby przewidzieć, bo przecież nikt nie przewidział, że ten dach zostanie porwany. Dokładnie. I że to się zakończy. Tym bardziej, że nie wiemy tak naprawdę z tych informacji, które w chwili składania tego pisma do premiera miałem, nie było jeszcze wiadomo, czy będzie możliwość uzyskania odszkodowania przez tych wszystkich poszkodowanych. Tak? Więc, a to są przecież tak naprawdę poważne wydatki, każdy taki nagrobek. To jest kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy. No tak. I ja muszę powiedzieć, że dzisiaj byłam w okolicy, sprawdziłam. Rzeczywiście nadal nie są naprawiane, czyli przypuszczam, że większość mieszkańców jednak czeka na te środki. No tak, niewątpliwie trzeba im pomóc. No, zdarzenie jest po pierwsze przykre, bo połączone też z sytuacją jak gdyby w ogóle tutaj w mieście, znaczy w gminie. Więc ja uważam, że po prostu muszą znaleźć się na to pieniądze, żeby tym ludziom pomóc. Nie tylko pieniądze na to, żeby położyć nowy dach, bo one pójdą jakby z ubezpieczenia, ale też żeby te szkody, które gdzieś tam po drodze zostały wyrządzone, naprawić. A tutaj, czy ma może pan wiedzę na temat tego, jak wygląda ubezpieczenie to ze szkoły? Czy ono będzie w stanie pokryć również to, co wydarzyło się poza obiektem? Panie redaktor, w tym momencie, wtedy, kiedy ja jakby o sytuacji się dowiedziałem i w tym momencie, kiedy rozmawiałem, to była taka ewentualność, dlatego to pismo, była taka ewentualność, że to odszkodowanie może nie pokryć. Znaczy, nie wiem, jak jest na dzisiaj, bo tam trwały jeszcze konsultacje z prawnikami i to miało być ustalane. Niewątpliwie szkoła była ubezpieczona i z ubezpieczenia ten dach zostanie z powrotem odtworzony. Natomiast to, co się wydarzyło jakby w wyniku tego zdarzenia, to jest zupełnie inna historia. Czy to będzie z ubezpieczenia, czy ze stosownej rezerwy w budżecie, bo takowa jest, to niewątpliwie trzeba to zrobić. A jeszcze chciałam podpytać, ponieważ większość nagrobków jednak została zniszczona w wyniku tej wichury poprzez dach. Natomiast jeśli chodzi o całość cmentarza, zdarzały się takie przypadki, że gdzieś tam poza też były zniszczone. Czy ci mieszkańcy, którzy mają uszkodzone groby, ale nie dokładnie poprzez ten dach, też będą mogli liczyć na takie wsparcie? Czy to już muszą we własnym zakresie, bo zdarzają się takie, ale one są zupełnie w innych częściach, z różnych względów to wynika. Panie redaktor, szanowni państwo, ja uważam tak. Zdarzenie losowe, zdarzenie, które jesteśmy uprzedzani, ale bo dostajemy SMS-y, dzisiaj wszystko się odbywa, ale nie jesteśmy w stanie przecież zabezpieczyć tak naprawdę ani nagrobków. Bardzo często kończy się to zerwaniem dachów na prywatnej posesji. Ten dach gdzieś leci, uszkadza coś dookoła. Znaczy ja uważam, że wszystko, co jest możliwe, trzeba zrobić, żeby czy to przez gałąź, czy to połamane drzewo, czy w zupełnie innym wyniku, przez co inne, ale w wyniku tej wichury, te kwestie muszą być uregulowane i uruchomiony fundusz po to, żeby tu wesprzeć mieszkańców. Czy udało się uzyskać już jakąś odpowiedź? Jeszcze nie mam tej odpowiedzi. Jeśli w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu, jeśli się tej odpowiedzi nie doczekam jakby na piśmie, to spróbuję interweniować. Bo ja rozumiem, że to też są pewne procedury, chociaż tego czasu nie ma za dużo, bo tak naprawdę z tego co wiem,
wiele nagrobków jest po prostu całkowicie odkrytych, więc tą sprawę też trzeba załatwić. Tak, rzeczywiście tutaj mieszkańcy na pewno czekają. A taki mniej więcej, chociaż orientacyjny czas, czy w przeciągu miesiąca na przykład udałoby się... Znaczy, wie pani, ja myślę, że to generalnie powinno się też tak odbyć, że ktoś przyjedzie, oszacuje te szkody, wyceni, no i ewentualnie wtedy będą dalsze jakby rozmowy, więc niestety proceduralnie, administracyjnie pewnie może to chwilę potrwać. Najważniejsze, żeby się zaczęło, najważniejsze, żeby była zgoda na to, żeby te pieniądze uruchomić, no a reszta to już oczywiście jest kwestia czasu, no bo po prostu takie są procedury. Tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu będę w tej sprawie jeszcze raz ponownie interweniował, dopytywał, wtedy będziemy też jakby bogatsi o tą wiedzę, czy może ubezpieczenie, jeśli nie ubezpieczenie, no to fundusz, który może to dodatkowo pokryć. I rozumiem, że szkoła jakby też będzie miała te informacje, czy mieszkańcy od razu do pana powinni się zgłaszać do biura? Też wiem od pracowników burmistrza, tak, ratusz też zapowiedział. Ratusz, że też będzie pomoc. Wspierał i pomagał, no, co jest bardzo cenne i bardzo dobre. No ale też po to mamy rezerwy w budżecie państwa, żeby w takich sytuacjach mieszkańców, czy dzisiaj tutaj tej gminy, o której mówimy, czy w każdym innym miejscu, bo przecież te zdarzenia losowe bardzo często czytamy, widzimy pozrywane dachy, pozrywane linie, drzewo spadło na samochód, uszkodziło kawałek budynku. Trzeba pomóc, tym bardziej, że to są z reguły trudne sytuacje. Gdyby zdarzyło się, że jednak ubezpieczenie nie pokryje tych kosztów, to mieszkańcy będą mogli zgłaszać się bezpośrednio do pana biura. Znaczy, jeśli chodzi o informacje, jakie są dalsze losy tego pisma i tej mojej interwencji, to oczywiście zapraszam do mojego biura. Jak tylko też dostanę odpowiedź, to po pierwsze zgłoszę się do pana burmistrza i powiem, jak to wygląda, no bo to jest jego teren, on tu jest gospodarzem. Czyli tutaj we współpracy też, z musimy jakoś w tej sprawie współpracować. Żeby być sprawiedliwym, to w tej sprawie też inni posłowie, wiem, że interweniowali, więc mam nadzieję, że to się uda załatwić i pomóc. No tak, bo to jakby najważniejsze mieszkańcy. Oczywiście. Dobrze, ja bardzo dziękuję za informację. Dziękuję też będziemy dalej informować mieszkańców, tak. Co dalej. Jeśli tylko cokolwiek się dowiemy, to po pierwsze również państwa poinformuję, jaką mamy odpowiedź, co się udało dowiedzieć. Tak jak powiedziałem, gospodarza tego terenu, czyli burmistrza, a wszyscy, którzy będą chcieli się coś wcześniej dowiedzieć, jeśli tylko takimi informacjami będę dysponował, to też zapraszam do mojego biura. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia.